Szanowni Państwo, dziś Opole jest spokojne, dziś Opole jest ciche, ponieważ wszyscy hejterzy z Platformy Obywatelskiej na czele z posłem Witoldem Zembaczyńskim, którego credo polityczne, jak sam określa, to jest 8 gwiazdek, pojechali. Pojechali na Marsz Nienawiści, który za kilkadziesiąt minut zacznie się w Warszawie. Na Marsz Nienawiści, którego patronem jest ojciec chrzestny przemysłu pogardy w Polsce. Donald Tusk. To Donald Tusk jednoczy te wszystkie środowiska, które mają wpisane w swój taki kod polityczny, kod DNA, nienawiść, hejt, no i przede wszystkim wulgarne słownictwo. Na Marszu Nienawiści w Warszawie pójdą obok Donalda Tuska, najbardziej prorosyjskiego premiera III RP, który w latach 2007-2014 realizował proputinowską politykę. Pójdą wszyscy ci, którzy dokładnie mówią tak jak on, a więc przedstawiciele Tygodnika Nie, Strajku Kobiet czy Komitetu Obrony Demokracji. Wszyscy ci, którzy podobnie jak dyrektor Biura Zarządu Regionu Opolskiego Platformy Obywatelskiej, pan Maksym, mają wpisaną głęboką nienawiść w to, co mówią, ponieważ pan Maksym, szef Biura Platformy Obywatelskiej w Opolu, mówił ostatnio o anihilacji ludzi prawicy. Szanowni Państwo, my możemy się różnić. My nawet musimy się różnić, bo na tym polega demokracja. Ale ważne jest dobre wspólne i ważne jest to, żeby szanować siebie. Ważne jest to, żeby używać języka, który nie będzie językiem wykluczenia, bo wszyscy jesteśmy Polakami. Jedni mają poglądy prawicowe, drudzy mają poglądy lewicowe, jedni mają poglądy centrowe, inni w ogóle do wyborów nie chodzą. To jest wybór demokratyczny, ale nie wolno się obrażać. Nie wolno używać języka nienawiści. Język, którego użył w ostatnich godzinach po opublikowaniu przez media pan Andrzej Seweryn w stosunku do dziecka, jest językiem całkowicie nieakceptowalnym. Nie było faktycznie żadnego słowa potępienia ze strony Platformy Obywatelskiej dla tego języka. O tym mówił Zbigniew Ziobro wczoraj w Rzeszowie. Żądał i wzywał Donalda Tuska odcięcia się od tych słów. Jak można do dziecka, jak można do młodych ludzi mówić takim językiem? Jak można używać języka nienawiści, który po prostu stanie się dla wielu młodych ludzi pewnego rodzaju wzorem postępowania. I na to, szanowni Państwo, nie ma zgody. Sam, szanowni Państwo, nie jestem ulubieńcem Platformy Obywatelskiej. Nie jestem ulubieńcem lewicy, nie jestem ulubieńcem środowisk postkomunistycznych. Ale takiego języka, języka rynsztoku, języka nienawiści nigdy nie słyszałem w ustach żadnego polityka prawicy. I potrafię walczyć o dobro wspólne, tak jak 8 dni temu. Razem również z opozycją. Moja ustawa o biogazowniach, o biopaliwach została przyjęta przez cały polski Sejm. 449 głosów za, ani jeden poseł się nie wstrzymał, ani jeden nie był przeciw. A więc można szukać tego, co nas łączy, dla dobra polskich rolników, dla dobra Polaków, dla dobra wspólnego. I szanowni Państwo, wzywam szczególnie Opolską Platformę Obywatelską, która dzisiaj pojechała na ten Marsz Nienawiści. Będziemy na pewno dzisiaj przez cały dzień oglądać te okrzyki ordynarne spod, można powiedzieć, języka Andrzeja Seweryna, pełne negatywnych emocji, które mogą doprowadzić niestety do kolejnej tragedii. Taka jedna tragedia miała miejsce chociażby w Łodzi. Grożono również wielu politykom, chociażby prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Musimy zatrzymać tą falę nienawiści. Tą falę nienawiści, która wpisana jest w działanie Donalda Tuska, który w istocie, tak jak 31 lat temu, obalał rząd świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego, bo nie zgadzał się z dekomunizacją. Dzisiaj chce obalić ten rząd, ponieważ nie zgadza się z deputinizacją. Bo Donald Tusk boi się rozliczenia za to, że ma łapy ubabrane po same łokcie we współpracy z Putinem. Ale można się różnić, ale trzeba używać języka kulturalnego. I nie może być zgody na agresję, nie może być zgody na przemoc słowną, która w istocie może się również przepoczwarzyć w przemoc fizyczną. A to dzisiaj jest język Platformy Obywatelskiej, który całkowicie tutaj chcemy potępić, właśnie tutaj w Opolu, na Placu Wolności. Bo wolność kojarzy nam się z wolnością wypowiedzi, ale są granice, a tą granicą jest nienawiść. Pan Witold Zembaczyński, poseł Platformy Obywatelskiej, ani razu nie przeprosił za swoje słowa, za te 8 gwiazdek. To jest wstyd dla województwa polskiego, że jest taki poseł. Pani Elżbieta Słodkowska, radna Głubczyc. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska przykrywa swoją pustkę merytoryczną, pustkę polityczną i pustkę programową tylko hejtem, nienawiścią i agresją.
Dzisiejszy marsz, szanowni państwo, co dzisiaj jest świętowane właściwie w Warszawie? Wielu ludzi się pyta. Sama się nad tym zastanawiam, bo 4 czerwca 89 roku to była wielka porażka niepodległej Polski, bo częściowo wolne wybory to nie są wolne wybory. Nie może być tak, że są albo wolne, albo niewolne. To były wybory, w których ponad 65% komunistów weszło do Sejmu. Także, szanowni państwo, to była jedna wielka porażka i władztwo komunistów. To jest dzisiaj świętowane, szanowni państwo, w Warszawie przez Koalicję Obywatelską i środowiska kooperujące. Takie środowiska, na przykład jak pana Mazguły, komunisty, który deklarował swój udział również w tym marszu, również przez ubeków, którzy potracili swoje wysokie, sowite emerytury, przez środowiska Mardy Lempart, która charakteryzuje się wielką agresją i nienawiścią wręcz do kobiet, do takich kobiet jak ja, do kobiet, które chcą mieć rodzinę, które chcą mieć mężów, żyć spokojnie, pracować i budować taki fundament, tak? Taki fundament podstawowy dla nas Polaków, jakim jest rodzina. Takie osoby jak ja są negowane przez panią Martę Lempart, która uważa się za przywódczynię strajku kobiet. Zupełnie się z tym nie zgadzam, zupełnie tego nie popieram i wręcz sprzeciwiam się takiemu zachowaniu i językowi, jaki pani Marta Lempart jako kobieta używa. Szanowni państwo, kto tam jeszcze będzie brał udział? Kot. Kot, który się charakteryzuje wielką agresją, wielką nienawiścią do swoich oponentów politycznych, którzy mają inne zdanie niż oni. Tym się charakteryzują te środowiska. Środowiska, które mają demokrację, konstytucję na ustach, które niejednokrotnie tą demokracją, konstytucją sobie te usta wycierają, a tak naprawdę demokrację i konstytucję łamią, bo nie tolerują osób, ludzi, którzy myślą inaczej jak oni. A na tym polega demokracja, na tym polega tolerancja, żebyśmy akceptowali wszystkich, tak? Wszystkich ludzi, nawet tych, którzy nie myślą tak jak określone, wspomniane szybciej środowisko. Szanowni państwo z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej i ze środowisk okołoplatformianych, apeluję do państwa o zachowanie spokoju, o zmianę języka, żeby to nie był język agresji, żeby to był język programowy. Jesteśmy w stanie usiąść z państwem i pościerać się, tak? Pościerać się nawet mocno na program, na programy. Tego niestety brakuje. Szanowni państwo, dziękuję pięknie za uwagę. Szanowni państwo, ten język, którym posługuje się Platforma Obywatelska, język powiem, to jest język knajacki. Agresywny, zły, wulgarny, poniżający Polaków. Również do tego języka przykładają się, co jest wielkim zdumieniem dla nas, dla wszystkich Polaków, obywateli, również i celebryci, aktorzy, dziennikarze, którzy sympatyzują z Platformą Obywatelską. Ostatni komunikat, który ukazał się, no przecież to, co powiedział, co przekazał, mamy to publicznie, Seweryn, to jest poniżej jakichkolwiek standardów godności. Nie ma naszej zgody na tą agresję. Agresję widzimy w słowie Platformy Obywatelskiej, członków, działaczy, w słowach przede wszystkim Donalda Tuska i gestach. Przypomnijmy sobie te gesty, zaciśnięte pięści. Zaciśnięta pięść, wiadomo z czym się nam kojarzy. Ta agresja, apeluje teraz do Platformy, do Donalda Tuska, do wszystkich, którzy używają tego wulgarnego języka, tak jak tu na tej tablicy, mamy cytaty. To jest wypowiedziane publicznie. Witold Zembaczyński, poseł na Sejm, szef regionu Platformy Obywatelskiej tu na Opolszczyźnie. I tak, szanowna Platformo, opamiętaj się, pofolguj sobie, jeżeli nie masz programu, to siądź do pracy i zaproponuj Polakom coś konkretnego. Platformo, opanuj się i nie dochowaj kolejnego zajścia, kolejnych osób przez waszą agresję, takich jak Cyba. Pan Paweł Dydyński wspomniał o wielkiej tragedii, która wydarzyła się wiele lat temu, właśnie dokonana przez jednego z członków Platformy Obywatelskiej, zabójstwo dyrektora biura poselskiego w Łodzi, dyrektora Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości. Agresja słowna, przemoc słowna prowadzi również do przemocy fizycznej. Na to nie można pozwolić. Przyzwolenie na język Witolda Zembaczyńskiego, Andrzeja Seweryna, Donalda Tuska, Małgorzaty Lempart, Kodu oraz tygodnika Nie, a więc tygodnika byłego komunisty stanu wojennego
i rzecznika komunistycznej hunty, pana Urbana, jest językiem, który całkowicie jest nieakceptowalny. Demokracja polega na spieraniu się, a nie na obrażaniu, a nie na używaniu wulgarnych sformułowań, które słyszą nasze dzieci, które słyszy młodzież. Na to nie ma zgody. I apelujemy tutaj właśnie, wszyscy razem, na Placu Wolności, w pięknym Opolu, Platformę Obywatelską, Donaldzie Tusku, opamiętajcie się, po co organizujecie ten Marsz Nienawiści, który jest marszem wymierzonym we wspólnotę narodową. Tylko po to, żeby chronić siebie przed deputinizacją i przed rozliczeniem z wpływów rosyjskich w Polsce. Ufam, że tej agresji jednak będzie mniej po tym, co się wczoraj wydarzyło, po tym szoku, jaki doznała polska opinia publiczna, widząc agresywnego Andrzeja Seweryna. Serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, to jest też tak, że kiedy 4 czerwca, 31 lat temu, rząd Jana Olszewskiego był obalany m.in. przez Donalda Tuska, który przecież razem z postkomunistami nie chciał dekomunizacji. Dzisiaj Donald Tusk nie chce deputinizacji, nie chce ujawnienia wpływów rosyjskich w Polsce. I próbuje oczywiście mówić o wolności, chociaż przecież to jego rządy kojarzą się z uderzaniem w wolność. To za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wchodziła do redakcji różnych czasopism. I na to, szanowni Państwo, nie ma zgody. Polacy chcą zgodnie z sondażami, zgodnie z oczywistym poczuciem budowy silnego polskiego państwa, chcą rozliczyć wpływów rosyjskich i chcą tego, żeby wszyscy ci, którzy współpracowali z Putinem, a numerem jeden na tej liście zdecydowanie jest Donald Tusk, zdecydowanie jest Waldemar Pawlak, o czym mówił ostatnio pan prezydent Andrzej Duda, wskazując, że chciałbym, żeby przed Komisją do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich stanął Waldemar Pawlak i wytłumaczył się z haniebnej umowy gazowej z 2010 roku, z umorzenia 1 miliarda złotych Gazpromowi, z tego, że razem z Donaldem Tuskiem wstrzymali Baltic Pipe, wstrzymali budowę ropociągu Odessa-Brody-Płock-Gdańsk, że robili taką politykę, która była w istocie polityką korzystną dla Niemiec i dla Rosji. I szanowni Państwo, dzisiaj Donald Tusk stoi tak, jak 31 lat temu stał na czele środowiska, które walczyło z dekomunizacją, dzisiaj stoi na czele środowiska politycznego, które walczy z deputinizacją. Gromadzi wokół siebie wszystkie te siły, które w istocie można w mojej ocenie nazwać takim stronnictwem, partią ruską w Polsce. I na to, szanowni Państwo, nie ma zgody i rozliczymy wszystkich tych, którzy współpracowali z Putinem. Dziękuję serdecznie. To jeszcze do zdjęcia poprosimy, bez mikrofonu. Na tle tak. Może bez mikrofonów i na tle tablicy.